O kurczę, też piękna gra. Robi wrażenie jak God of War. Co tym razem? Zimno ci? Nie zostajemy w środku. Teraz mamy rytuał do odprawienia. Masz. Załóż. Należał do mojej córki. Dobrze. Dzisiaj wymówię twoje imię, mała. Ale czy bogini je powtórzy? Zazwyczaj robi to matka, ale jej nie masz. Cała wioska by przyszła, a matrony odprawiłyby rytuał, ale jesteśmy wyrzutkami. Niemniej podtrzymujemy tradycję. Inaczej bylibyśmy jak niewierni przedwieczni, którzy odwrócili się od bogini. Ale podłość ich zgubiła. A nam pozostały cuda stworzenia. Powietrze, woda, ziemia i stal. Polować na zwierzę to jedno. Z maszynami jest inaczej. Trzeba pokory i szacunku wobec ich siły. Nauczę cię tego. Kiedyś. No, powiem wam szczerze, że tego się nie spodziewałem. Tych maszyn wśród gości z dzidami, no. On tam się z dzidą, kurde, czaił. Nie spodziewałem się. Arcymatrona Tirsa, co ona tu robi? Czy chce zabronić rytuał? Oj, daj spokój, wstań! Już prawie czas. I tak, możesz do mnie mówić. Przyszłaś pobłogosławić imię? Czy nie minęło 6 miesięcy, odkąd ci ją powierzyliśmy? Jesteśmy wrzutkami. Ty z wyboru, a ona... Cóż... Jestem arcymatroną, Rost. Błogosławię kogo chcę. To zaszczyt. Tak, tak. A teraz idź i przygotuj dobre imię. Wszechmatko, to dziecko potrzebuje swego imienia, by twoja miłość mogła ją ogrzewać, jak słońce ogrzewa ziemię. Wymów imię. Aloy! Błogosławię jej imię. Przestańcie! Natychmiast! Cóżeś uczyniła? Pobłogosławiłam imię dziecka. Uparta kobieto! Przekleństwo zwierz dzieckiem? Co ci powiedziała o jej narodzinach? Mów! Robiłem tylko, co kazałeś cię. Wychować? Tak. Nie było mowy o miłości. Dość! A ty pobłogosławić. Mam jak obowiązki względem nich. I ciebie. Bez konsultacji? Jestem. I gdziekolwiek pójdziesz, pójdę z tobą.
Podejrzewam, że to dziecko, to zawiniątko w tym koszyku właśnie będzie główną bohaterką, ale to jeszcze się pewnie okaże. No dobra, moi drodzy, jesteśmy w menu, więc mogę się z wami przywitać. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest początek niesamowitej przygody, jaką jest Horizon Zero Dawn na PS4. Mam nadzieję, że ta seria będzie wam się podobała. To był taki krótki wstęp, a my sobie już za chwilkę zaczynamy. W porządku, kontynuujemy, moi drodzy. Jak widzimy, wstęp już mamy za sobą. Zajrzyjmy tutaj jeszcze do ustawień, bo jestem ciekawy. Mamy tutaj super trudny, bardzo trudny, trudny, normalny, łatwy i narrator. Nie wiem, weźmiemy na normalny. Okej. Dobra. Nie wiem, jak ogólnie z dźwiękiem. W God of War ja po prostu nie mogłem znieść tego polskiego dubbingu, bo grałem wcześniej w poprzednie części. Tutaj natomiast w poprzedniej części nie widziałem, bo chyba nie istnieje taka. Więc na razie zostawimy sobie te polskie dialogi. To dużo owoców. Jesteś dobrym zbieraczem, prawda, mały Baście? No to teraz poszukaj jeszcze. Dobrze, grzeczny chłopak. Dzieci, idziemy. To wyrzutek wygnana. No, dziś. Oh. Oh. No dalej. Już. Średnio ten dubbing. Rost! Tutaj! Rost! Rost! Nie usłyszy mnie. Czy to jakaś jaskinia? O kurde, już zaczynamy takim sześciolatkiem? No dobra. Szczury. Wejść do jaskini. Okej, poruszanie jest dosyć orientacyjne. Lewa gałka biegamy, prawa gałka obracamy kamerą. Grafika naprawdę bardzo, bardzo ładna. Zobaczmy jeszcze w tych ustawieniach. Spróbujmy jednak zmienić język dialogów i filmów na... Dobra, żeby to zrobić, musimy wyjść do menu. Chcę po prostu posłuchać teraz angielskiego dubbingu. Tak na próbę i sobie zobaczymy, jak wygląda ogólnie sytuacja. No i zobaczymy też, jak ja sobie poradzę w ogóle z tym tytułem na normalnym poziomie trudności, gdzie, jak pamiętamy, w God of War, chyba grałem na normalnym, to tak, no, nie było łatwo momentami,
ale uporaliśmy się z tym. Zobaczymy, jak tutaj osobiście sami widzieliście jakieś mechaniczne potwory, nie wiadomo, o co chodzi. Nie spodziewałem się tego, przyznaję się. Myślałem, że to będzie mniej więcej taki klimat podobny do God of War, a raczej, że w God of War jest podobny klimat do tej gry, bo ona wyszła wcześniej. Natomiast widzę, że tutaj jest jakiś taki klimat a la, kurczę, fantasy połączony z jakimś takim, nie wiem jak to nazwać właściwie. Mecha fantasy. No, już mi się bardziej podoba. Okej, no, no, fajniej to brzmi zdecydowanie. Czy to się coś jeszcze robi? Nic się nie robi. Tym dzieckiem się... O, taki no, postała po fantasy. Okej. Tym dzieckiem się tylko biega, nie robi się nic innego. Dobra, możemy tutaj sobie kwadratem... Okej, to nie toperze, cholernie głośno. Musicie mnie informować na bieżąco na czacie, jak sytuacja dźwiękowa, jeżeli chodzi o dźwięk z gry i dźwięk z mikrofonu. Co jest za cicho, co jest za głośno. Informujcie mnie, bo ja się po prostu nie słyszę. No dobra, faktycznie kwadratem się przykuca. This must be a ruin of the metal world. One of the old places. Świat metalu, no ciekawe. Bardzo, bardzo ciekawe. Wydaje mi się, że ja przynajmniej tak to odbieram na tą chwilę, że to są czasy jakieś tak naprawdę bardzo, bardzo zaawansowane. Czyli na przykład jakieś lata, nie wiem, 2500, 3000, że kiedyś była cywilizacja, właśnie widzimy tutaj jakieś betonowe mury, jakieś metalowe przedmioty. I ta cywilizacja upadła i po prostu ta cywilizacja, która na niej się zbudowała, no to jest takie, widzicie, no ludzie biegający z dzidami, zbierający jagody, ale mimo wszystko posiadający cybernetyczne stwory. No taki, kurczę, ciekawy świat. Muszę przyznać. Da się tutaj jakoś szybciej biec? Tak, jak się wciśnie lewą gałkę do domu. Jak to jest, że oni zawsze dobierają super aktorów do amerykańskiego dubbingu, a do polskiego, kurczę, no, rzadko to wychodzi. Ciekaw jestem, po co nam dali możliwość, o, zobaczcie, tutaj są jakieś normalnie krzesła, biurka. Ja myślę, że to, co tutaj padło mi do głowy, to chyba nawet nie jest głupie. Tam jest jakiś posążek. Dobra, mam nadzieję, że granie jest za głośno, bo później ciężko mi będzie to zedytować przed wrzuceniem na YouTube. Kurde, toperze. Dobra. Strasznie głęboka ta jaskinia. Tutaj ciekaw jestem, czy tu będziemy mogli kiedyś wrócić? Bo te stalagmity i stalaktyty wyglądają, jakby można było je zniszczyć, ale... No nasza bohaterka Aloy ewidentnie jeszcze jest za mała. Okej, okay, co to jest? Okej. Okay. Zobaczcie, to są jakieś zwłoki. A przy nich jakiś chip, odbiornik. Okej. To jest jakiś nadajnik, odbiornik, telefon, słuchawka, coś takiego.
Lights. Everywhere. How does it do this? Wow. Przełącz fokus przyciskiem R3. Okej. Co to jest? Podarunek z przeszłości, zobaczcie. Czyli faktycznie ta zaawansowana technologia była wcześniej. Zauważcie, jak to wszystko tutaj wyglądało kiedyś. To wszystko były komputery, wyświetlacze. No dobra. Idźmy do wyjścia. A metal door. Closed. Maybe this device I found can help. Okej, drzwi bunkra. Status zasilania. To jest jakaś słuchawka Batmana normalnie. Witamy Kartofel, witam serdecznie. No właśnie, powiem ci szczerze, że się troszeczkę tutaj z tym nie zgodzę. Czasami jest tak, że oni nie widzą tej gry, ale wydaje mi się, że w większości przypadków jednak oni dostają jakieś tam może podstawowe chociaż informacje. No ale cóż, może tak to jest. Może to już kwestia osoby, która podkłada ten głos. Zauważcie, co tutaj mamy za informacje. Mamy drzwi, mamy pokazane, jak płynie zasilanie do tych drzwi, gdzie ono się znajduje. Więc ono tutaj się znajduje aktualnie chyba za ścianą. Gdzieś tam. Jakoś musimy się tam dostać, żeby te drzwi otworzyć. Kurde, normalnie chyba tutaj jakiś Batman mieszkał. Może to jest jakaś jaskinia Batmana. Nie, on ewidentnie tutaj chyba właśnie tam usechł i zostawił nam tą słuchaweczkę. No bo skąd, kurczę, taka technologia? Dobra, zeskanuj urządzenie, pomieszczenie. Urządzeniem, pomieszczenie. No jest coś. Holozamek. Elektromagnetyczne zabezpieczenie, interfejs jest niedostępny. Węzeł kodowy. Dobra. Musimy tutaj znaleźć jakiś chyba szyfr dla tego zamka holograficznego. Dane wskazują wymagane ustawienie pobliskich holozamków. Czyli to musimy przełączyć na dół, tak? No dobra. I tam chyba już się te drzwi prawdopodobnie otworzyły. No dobrze. No ciekawe, ciekawe. Bardzo fajne urządzonko. Nie spodziewałem się totalnie takich funkcjonalności w tym tytule. Totalnie jestem zaskoczony. Spodziewałem się właśnie coś takiego właśnie a la God of War. A la może Wiedźmin nawet? Czyli wiecie, magia, miecze, dzidy, łuki i tyle. A tutaj? Coś chyba lepszego nawet nam tutaj wyszło. Musimy znaleźć wyjście. Ja tutaj się też staram tak co chwilę rozglądać, ale chyba nie na tym polega ten etap. Chyba tutaj nie powinno się aktualnie eksplorować, bo i tak nie mamy jeszcze możliwości podnoszenia czegokolwiek. Okej, kolejne. Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. Look, Daddy can't be there with you and Mom, but we can still have a party, right? Sure we can. Show me. Show me again. Take him to. He's right behind you.
birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. Look, Daddy can't be there with you and Mom, but we can still have a party, right? Sure we can. Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. Całkiem sprytne jak na sześciolatkę. Zauważcie, że ma przy sobie strzały, ale nie widzę łuku. Cholera wie. Wszystkiego najlepszego, Isaac. No dobra. Coś tu jeszcze mamy. Tutaj coś jest. Kolejny etap. Przeciśnij się przez szczelinę. Dobra. Co dalej? Tu są jakieś otwarte drzwi. Oczywiście w drugą totalnie stronę niż powinienem iść. O, tutaj coś mamy. Dziennik Connor Jason. Aby odegrać zapis, wciśnij trójkąt. Director Evans invited everyone to gather in the community room. Don't know where she got the party hats. That was a ghoulish touch. So there we sit, watching the clock tick down to midnight, and I'm thinking, am I the only one who gets the symbolism of this? It might have been worth it if Skylar had gotten drunk again, but I seem to be a mistake she doesn't want to repeat. Zauważcie, tutaj mamy kolejnego trupa. Ciekaw jestem, co się stało z tymi ludźmi. Zauważcie, że oni są ususzeni jak mumie, ale też są pokryci jakimś popiołem. Podejrzewam, że tutaj było, musiała być chyba jakaś katastrofa w stylu, nie wiem, wybuch jakiegoś wulkanu czy coś w tym stylu i może to przez to zginęła ta cywilizacja. Being alive is some kind of pain to be eased. Well, not me. I don't want to go quiet. I don't want to trail off. I want a period at the end of my life sentence, not an ellipsis. Hell, an exclamation mark. So if that upsets whoever finds this, too bad. I don't know anyone, anything anymore. Okej. Chyba sobie strzelił w głowę. Tak przynajmniej było słychać. No faktycznie zakończył to z wykrzyknikiem. To trzeba mu przyznać. Tam jeszcze są jakieś korytarze. No dobra, zobaczymy, co tutaj jeszcze będziemy w stanie zrobić tą sześcioletnią naszą bohaterką. Dobra, tu coś mi pokazuje na górze, bo coś trzeba tu podsłuchiwać. Okej. No, sporo tego mamy. Dobra, tutaj sobie laska śpiewała. Tego nie mogę posłuchać, bo się chyba spóźniłem. Okej.
like your weave dress. And the way you smile, I have to look away or you're gonna see on my face what had just blossomed inside me, you know? It was just an instant, but I knew. I knew we'd be forever. No dobra, niektóre są dosyć przygnębiające, te wiadomości, niestety. Skyler Rivera. Machu Picchu. Always wanted to see that. Never did. Why didn't I go with Owen when he asked? Stupid. Well. Tutaj ewidentnie tak jakby ludzie wiedzieli, że zginą i oni chyba się chowali pod ziemią. Tutaj modlitwy, różne takie rzeczy. Każdy na swój sposób jakoś przeżywał tę tragedię. Ewidentnie oni właśnie spodziewali się tego, że umrą. Także okej. Ciekawe. Tutaj chyba gra nam próbuje tak delikatnie wyjaśnić, co tu się właściwie wydarzyło. Come, girl. Take my hand. You don't belong down there. Come. Such places are forbidden, Aloy. I fell in. They are of the metal world. What is that on your face? Nothing. Did you find it down there? No. Give it to me. No. Aloy, such things are dangerous. No! Well, if you're gonna go sneaking away from home, you'll need to know how to survive in the wild. Come, Aloy. Home now. But starting tomorrow, you will learn to hunt. No jak na razie piękny film, ale grania to nie, wiele nie ma. To that plaything. We descend to the valley now. Follow. Ciekawe, czy ta słuchaweczka nie będzie nam czasem tutaj pomagać przy polowaniach. Coś tak czuję, ale nie spodziewałem się, że będziemy polować 6-letnim dzieckiem. The wilds can be dangerous, Aloy. You will need to stay close. Albo i nie będziemy. I know. Now. You're still scratched up from that fall you took yesterday. So let's start there. Take this medicine pouch. I'll show you how to fill it.